Dzień dobry, cześć, witajcie. Siemaneczko. Witamy was we wtorek. My zmierzamy w kierunku pomostu. O tam. Dzisiaj są troszkę chmurki i trochę jest mocniejszy wiatr. No faktycznie, chmureczka się pojawiła, nawet jej nie zauważyłam. Dzisiaj dosyć mocno wieje, więc wzięliśmy tylko Marka płetwy i maskę do nurkowania. Ja dzisiaj pasuję. No chyba, żeby się zrobiło cieplej, to może jeszcze podskoczę do pokoju po płetwy, żeby też wejść do wody. Ale zobaczymy, daleko nie mam. Nie nagrywaliśmy wczoraj nic z tego powodu, że prawa autorskie, a byliśmy na show. Tak, i tam cały czas leciała jakaś muzyka i nie chcieliśmy ryzykować, bo później będziemy mieli przyblokowany film. Chociaż jakieś tam ujęcie zrobiłam, coś tam króciutko. No, coś tam może rzucimy, ale słabiutko. No, nie pokazujemy tak samo codziennie śniadanie, obiadów i tak dalej, bo to też, no nie wiem, no, niektórym się to może podobać, a inni powiedzą, że nudne. No, ile można jedzenia pokazywać, nie? Ewentualnie możemy tylko powiedzieć, że jedzenie jest bardzo dobre. Jesteśmy bardzo najedzeni non stop. Dzisiaj jedziemy do miasta Port Gali. Galip, no. Tak, a w czwartek lecimy do Lusku. Jedziemy. Dobra, widzimy się na pomoście. Tutaj mówiliśmy. Marek poszedł popływać. Jak tam wiatr, Aniu? Nie wiem jak to słychać, bo czasami może być głos zniekształcony. Ale może można powiedzieć, że jest całkiem spokojny jak na taki wiatr, jest tak naprawdę. Wieje, ale jest fajnie. I są chmurki. Cieplutko. Są chmury, widzicie. Ci mają raj. Dzisiaj idziemy na bazę. Mężowi robi session profession. W tle tak ładnie tutaj pływają, latają. Wieje niesamowicie. A ja model. Model, wychodź. Zobaczcie ten kolor wody. Nie wiem jak on wygląda w telefonie, ale w realu wygląda ogólnie. A tutaj pomost do rafy w jedną stronę. Tutaj na plaży można pograć w kule, nie wiem jak to się nazywa. Plaża. Tu bar przy plaży. Teraz są przekąski. Zgubne przekąski, same fast foody. Lepiej tam w ogóle nie podchodzić, bo ładnie pachnie i kusi. A tutaj jest akurat, nie wiem, yoga czy stretching. Jakieś takie rozciąganie. Spóźniłam się oczywiście, więc już dzisiaj nie pójdę. Ale pójdę zaraz na aerobik w basenie. Idziemy dalej. Ania. Ania. First time in Egypt? No. Taib. This in? First time in Marsalam. Yes. Not the last, inshallah. Ania is CK Polska. Hurghada. Hurghada. And Sharm el Sheikh. I like Sharm el Sheikh. Taki Taba. Taba. Sharm el Sheikh, ile razy byliśmy? Also Taba. One Taba and for Sharm el Sheikh. One Taba. No. You are a good tourist. Would you go for Taba? Rich tourists. Yes or no? Special. Yes, it's special, of course. Special would you go for Taba? Special people would you go for Taba? Taba very nice. Beautiful, how quiet, huh? This is not the name, this is hers, yes? Yes. I did for her the same tattoo when I looked her here. My girlfriend. Live in Slobus. I did this for her immediately. This is reklama for free, I promise. Oh. You will not say this, it's secret between us. You will say you pay for me 10, okay? Anya, you pay for me 10. Not now, this is reklama for free. It's for free, anybody asking you tourists. Yes, I know. You say you already pay for me 10. Yes, I know. What is the dharma for you? This is Anya. Anya, Barabisk. Okay? Thank 30 you. Minutes? You're welcome. 30 minutes, you will wash it very good. Not clean, I know. No, wash it very good.
wash very good. Take time. Okay. And the lock dry by touch. Okay. And put oil no or problem. Cream. But okay. Oil or cream later. This oil it's okay. I wczoraj długopisem zrobił, ale nie ten, inny. It's your day pen. My husband. Name Marek. Marek. Tu. Her son, his name is Marek. Zobaczcie, jaki cudowny widok, nie to, że te palmy. Te piękne niebo, temperatura. No i ja. Tu jeszcze, no wiadomo, no i ty. No jak mogłam ciebie pominąć? No, jeszcze raz. Zobaczcie, jaki piękny widok. Mój mąż, te palmy i te piękne drineczki. Wow, zaszalał ci normalnie barman. Próbuj. Tylko to trzeba by chyba najpierw wymieszać. Jak znam życie, w tych drinkach alkohol jest na górze. To takie zgubne, pijesz i nie czujesz alkoholu. Się oblałem. No, tak sexy. I co? Na dole słodkie. Rozmazałam moją hennę. Nawet nie wiem kiedy. Moja książka. Dobra. O Boże, jakie słodkie. Ale dobre. Po wymieszaniu nie wyglądają zbyt ładnie. Powiem wam, że kończy się śniadanie, za chwilę będzie obiad i w kółko to samo. Nie da się tak żyć. Człowiek się upasie. Tobie to nie grozi. Trzeba będzie dzisiaj iść na siłownię, poćwiczyć troszkę, spalić. O. Tak, to tak nie działa. To nie tak, że możesz jeść ile chcesz, później iść na siłownię. Powiem wam, że w tym hotelu to jest taki typowy relaks. Typowy. No tutaj poza hotelem nic nie ma, nie? Jest ten hotel i nic w koło. Jedynie 15 czy 17 km stąd jest miasto. Tam można pojechać. No a tak to poza tym typowy dla ktoś, kto chce się naprawdę wyłączyć, kurczę. Relaks, chill out, ewentualnie snurkowanie, nurkowanie. Przejdę się z wami teraz, bo jesteśmy bliziutko do plaży, do wody. O, jaki jest odpływ. Przed momentem byłam w wodzie, to było jej nieco więcej. A teraz już się odsuwa brzeg. Troszeczkę nam dzisiaj chmury płatają figle. Co chwilę nachodzą. Przed momentem tutaj jeszcze była woda. Teraz już jest tu. Ślizgo! A tutaj jest ten pomost, którym się codziennie przechadzamy, żeby iść nurkować. Tam na końcu tego pomostu jest rafa, niesamowita rafa. Jak się zastanawiacie, do jakiego hotelu przylecieć, żeby nurkować, to polecam wam Casamare. Wcześniej hotel Tulip. Idę na leżaczek. Jesteśmy na obiadku. Tutaj się pieką owoce morza. Zobaczcie, nawet jakaś nóżka. Poczekamy, zaraz jemy. Hello! No i przedstawiam wam nasz obiadek. Podobnie. Ania troszkę więcej warzyw wzięła. Ale spoko. Jemy. Przyszedł Daszek na kawkę. Przed chwilą pił soczek. A, uciekł. Woda jest tam, nie? No, idziemy nurkować. Zobaczcie, jaka woda. Tak wygląda zejście z naszego budynku. Z takim widokiem. A ja zamiast iść na zjeżdżalnię, kiedy raz idę snurkować. Tak się kręciłem, nie? Że to co jest pod wodą, chciałbym wam to pokazać, no ale kurczę, no może mi się uda, bo podmienimy kartę do pewnego
znajomego, więc może mi się uda wam pokazać, co jest pod wodą. A jest naprawdę ogień. Tylko to dzisiaj widziałem takie kurcze ryby piękne, aż na mnie ten, jak to, Securitas listał. Bo za daleko wypłynąłem. Ale wypłynąłeś tak daleko, że nawet nie słyszałeś, że on na ciebie gwizda. Tak. No słyszałem, bo wiatr wiał. Widzicie, jakie są chmury? Chmurki są, ale... No już nie. Jest spokojnie, widzicie? Ale faktycznie nas zjeżdżali, ani razu nie byliśmy. Teraz. Idziemy. Ja byłem tylko chciałem wam pokazać zjeżdżalnię z góry. I znowu kierunek, pomost i nurkowanie. Zobaczcie. Żółw. Widzicie? Akurat Ania wyszła z wody i żółw się pojawił. No skąd? To poczekaj. Jesteśmy po kolacyjce i teraz zmierzamy na recepcję i lecimy do portu Chalib. Chalib? Chalib. Port Chalib. No. Mykamy. Idziemy tutaj. A tu jak widzicie kolacje, grille i tak dalej. Oj, się pomału kończy. A my smykamy na recepcji. I dojechaliśmy do celu. No i tutaj tradycyjnie prowadzi nas do sklepików. Więc wiecie, o, już propozycje. A co wam powiedziałem? Czekaj, no dziewczyna jest moja. Ale dobra. A to nie są te takie pudry, smudry? Nie, to nie. Przepraszam, bo takie coś najlepiej rozumiem. Tak. A tu w sklepiku. A miód mają, patrz. No, wszystko. Arabski. Nie, nawet nie wiedziałem, że tu pszczoły są. Powidła. Nie, nie, to nie wiem. Z moreli czy z brzoską? Ale cen nie ma, na żadnym tym. Żeby cię wydoić. To jakieś zielsko, róża. Viagra. O, o to jest faktycznie na potencję. Tak? Tak. Tak to się Viagra. No to ma to. Oj, tutaj szafran. O, jest. Najdroższy, można powiedzieć. Jakieś olejki. Tak? Nie. Czekolata na pewno była anche molto famosa anche di spezie. C'è misto di spezie, fare carne, fare pesce, fare porco, la curva, carne di carne, carne media, tempe, verde, bianco, nero, tutte tempe. C'è molto famosa anche il safrano. Ecco. Sól morska, kumin, kumin kiedyś sobie sypałem na coś tam, ale nie pamiętam, na jajka czy na coś, Maroko, o tutaj herbatka, a kaktus czy coś takiego, i tu różnego typu mleko z wielbłąda. Wszystko ładnie, pięknie pachnie. A tutaj różne zapachy, olejki czy tam perfumki. A w takich właśnie sprzedają. Mały, większy i największy. 5 pojemników. Mają jeszcze mniejsze, ale... A tutaj właśnie to jest herbatka. Kiedyś mieliśmy tą, pamiętam. Ładnie pachnie. No i tutaj są perfumy. A deptak pusty. Mało w ogóle jest ludzi. A tutaj jest polska restauracja. Hakuma Matata. O. Chodź Ania, bo tu są same oryginały. Tak, tak, egipskie oryginały. Tu jest Gucci, Fila. Co to jest tam do góry?
bardzo ładne są na dole też. To jest bardzo piękne. Jak wsadzisz pewnie od spodu jakąś świeczkę. No tu masz zapalone, ale małe. Wejdź do środka. To jest ta uliczka rybowa. Tutaj weszliśmy do takiego sklepu z takimi ozdobami. Ogólnie to tutaj jest jedna uliczka tak naprawdę wzdłuż plaży, taka promenada z restauracjami. A jedna jest taka ze sklepami, którymi właśnie teraz spacerujemy. Tutaj spacerując środkową ulicą w Portugalii, to jest praktycznie po jednej, po drugiej stronie pełno sklepów z przeróżnościami, z bibelotami, pamiątkami, z oryginałami. Mniej więcej tak to wygląda. W całości są takie nowe, nowoczesne, wybudowane, nie wiem czy wiecie, to jest miasteczko wybudowane przez szejka. Dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Co mogę powiedzieć? Jesteśmy w mieście, które jest bardzo małe. I to tyle chyba, nie? Na co się śmiejesz? A jaka jest historia tego miasta, wiesz? Nie wiem. A kto wybudował to miasto? Jakiś szejk. No, widzisz, czyli znasz historię tego miasta. To jest nowe miasto wybudowane przez szejka. Bo taki sobie miał kaprys. Wybudował sobie miasto. Egipskie oryginały. Karl. Tommy. Michelle. Dior. Kurczę. Same oryginały. 25. Bluzy. Tu macie okularki. Koszulka Podolski. To taniej. O. Widzicie? Koszulka Podolski. Troszkę jest. No, ten ładniejszy. Brudna. Już tam troszkę wisi. Ja sama marsz nie wiem. Powiem wam, że ceny mają troszeczkę wygórowane. O, jaka ładna torebeczka. Prada. Prada. Okropna. Nie, no to już nie. No mi się podoba jako facetowi. No proszę cię. Taki fiolet. Nigdy w życiu. Dobra, pokażę wam tutaj Fendi. Troszkę Muszino. Oryginałów z Egiptu. Może kogoś zauroczę, jakąś kobietę tymi oryginałami i przyjedzie tu kupić. Nikogo lepiej nie zauroczaj. Gdzie? No, perfumy na drugi butelka. Perfumy tadi. A ta butelka sprzedaje? Ta butelka to tak do... Ta butelka, ty doma nie lewej. Nalewaj, rozumiesz? A ja sobie w domu nalewam, tak? Tak, ale ty kupił taki flakon. Taki flakon. Ile? Dobra, nie pukaj. Mogę sobie wąchać? Możesz, królowna. O Jezus. I ile taka butelka mała? A w dolaru, nie, bo w euro, nie, bo w egipsku benza. Nieważne. Dolara. Dolara w ton, malutki, za 12 dolarów. 1, 2. Yeah. Ale ja ci dam dobrze, dyskaun, tanio niż mi drodzy. 7. Mm. 7 mam, tani za 7. To jest 5. Które za 7? Szeroka 7. Ej, w taką plastikową ci za 7. No, plastikową. Zobacz to. Też glas. Ale ten spray, a ten olej, rozumiesz? No, to jest zajebista. Wy to mieszacie. Ale ja ci dam dobre dyskaun. Taniu niż ja ci powiem tak. Daj ręką, madame. Daj Agnieszka. Proszę. A ten? Prawie, że... Rozyczki. Ładne? Ale ładne. Ładne dychę wezmę. No nie wiem, nie czuję, pokaż mi. Dobre. Ale się daj ty, Rusin, tak nie dobrze. A ty chcesz... Suchydny, fuj. Na kropelka. Nie pij tego. Nie pij. Nie pij, tylko wąchaj. Jedna kropelka, arabska noc. Pokaż Lelunię. Lelunię. Jedno kapelko to jak jeden perfum. Ten mocniejszy, intensywny. Taki perfuma w Europa. 10 gramów esencja, 90 gram to alkohol. No pachnie, pachnie. To jest ten intens. No, no. Rozumiesz, ten naturalny. Powąchaj. Nie. Dużo mięso. Dużo mięso. A wiecie, jak się nazywają te perfumy, które kupiliście? Jak nie?
Jak? Kupiłaś nie wiesz co? Jakieś dzikie kamery. Ej, przyjął po nas Jeepek. Jedziemy na safari, zobaczcie. Nie, żart. Jedziemy do hotelu. Jedziemy, jak nawet nie po nas, to będzie przygoda, będzie przypał. Co no, ja robicie? Można do przodu? A jest jedno miejsce, Aniu? Są dwa? No to jedziemy. I wróciliśmy cali i zdrowi. No dobra, coś było, głowa nie było.